120 tanich mieszkań zostanie wybudowanych w Starym Sączu. Gmina przystąpiła do projektu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządami budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. To przede wszystkim oferta dla młodych ludzi, małżeństw, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na budowę domu lub kupno mieszkania. To jest taki projekt, który wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości chcemy realizować w ramach nowego programu takich społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Naszym udziałem będzie przede wszystkim wniesienie gruntu, który wcześniej zakupiliśmy, przygotowaliśmy, oraz wniesienie pewnego aportu finansowego, ale taki, który z kolei dostaniemy ze Skarbu Państwa. Już też również wniosek o ten aport w wysokości 3 milionów, o te środki finansowe w wysokości 3 milionów złożyliśmy. W planach jest budowa 3 budynków wielorodzinnych. To będzie osiedle, które powstanie, przewidujemy budowę 3 bloków, po 40 mieszkań w każdym bloku. W okolicach ulicy Podegrodzkiej, czyli tak jak powiedzmy pomiędzy dzisiejszym osiedlem Słonecznym a Dunajcem, tutaj w stronę stacji uzdatniania wody, w stronę ujęć wody, tam są takie obszerne pola, tam również planujemy rozbudowę infrastruktury drogowej. Jest już tam infrastruktura kanalizacyjna niedaleko do ciepłowni, która znajduje się na osiedlu Słonecznym, więc można powiedzieć, że jest to teren świetnie przygotowany, dobrze uzbrojony. I jak dodaje burmistrz Starego Sącza, na taką ofertę czeka wiele rodzin. Miasto ma też nadzieję, że będzie to zachętą dla osób, które znajdą pracę w strefie aktywności gospodarczej, do przeprowadzenia się do Starego Sącza. Dzisiaj w Starym Sączu praktycznie nie ma dostępności mieszkań. Te, które są na osiedlu Słonecznym, już są dawno zamieszkały i tylko sporadycznie trafia się jakaś możliwość zamieszkania. Natomiast właściwie jedynym kierunkiem rozwoju, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, były mieszkania, domy jednorodzinne. Ale ważne, żeby w ofercie Starego Sącza również pojawiała się możliwość zamieszkania właśnie w takim lokalu wielorodzinnym. Mieszkania mają być gotowe pod wynajem w 2023 roku. Lokatorzy, którzy w ramach umowy pokryją co najmniej 20% kosztów budowy lokalu, mogą je po 20-30 latach przejąć na własność.